Witamy bardzo serdecznie, ja jestem Igor Perliński, a dzisiaj troszeczkę o Lidze Mistrzów, która właśnie wczoraj dobiegły końca rewanżowe spotkania, między innymi pomiędzy RB Lipskiem a Liverpoolem, czy też FC Barcelony a PSG. Natomiast zanim do czegokolwiek przejdziemy, chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszego programu, a nimi jest między innymi Łukasz Budziak. Witam wszystkich. Oraz Dzisiołka. Dzień dobry. Największym zaskoczeniem wydaje się być to, że Juventus z Ligą Mistrzów się żegna z Cristiano Ronaldo na czele. Znaczy pytanie, czy zaskoczeniem, bo niektórzy przypuszczali po pierwszym meczu, że Juventus jest na tyle w beznadziejnej formie, że po prostu nie zdoła sprostać temu FC Porto, które jest po prostu zmotywowane na tą Ligę Mistrzów, które chce pokazać się z dobrej strony światu oraz poszczególni jego zawodnicy. Chciałbym się Was pytać, jak Wy się na to zapatrywaliście przed spotkaniem? Czy stawialiście w roli faworyta Juventus, czy jednak FC Porto? Może najpierw Łukasz. No tak, jeżeli chodzi o dwumecz, to chyba każdy stawiał w roli faworyta Juventus. Jeżeli chodzi już o drugi mecz w dwumeczu, no tu już było różnie. Według mnie i tak Juventus miał większe szanse. Pomyliłem się tutaj. A już w momencie, w którym zawodnik FC Porto dostał bardzo głupią czerwoną kartkę, dla mnie to już FC Porto w ogóle nie miało szans na wygranie tego meczu i przejście do następnej rundy. No, zaskoczyło mnie to bardzo, gdy strzelili bramki potrzebne im do przejścia dalej. A jeszcze bardziej zaskoczył mnie sposób, w jaki zawodnik FC Porto dostał czerwoną kartkę. On zaskoczył, nawet trochę zirytował. Był wynik 2-1. Drużyna przeciwna odrobiła straty z poprzedniego meczu. Ty masz żółtą kartkę. Musisz uważać, żeby nie zdobyć kolejnej żółtej w efekcie czerwonej. Więc co robisz? Faulujesz, żeby dostać czerwoną. Ale Tarami dostał czerwoną kartkę. W wyniku 1-1. A potem strzeli na 2-1, ale gdzieś nie. Troszeczkę cię ścięło, Kamil. No to ale... nawet. Przynajmniej u mnie, ale w każdym razie tak. Pomijając sam fakt, żeby. Dobra, pomijając sam fakt, w tak ważnym meczu, gdy ma się żółtą kartkę, trzeba bardzo uważać. A to jego zachowanie było zupełnie bezsensowne i po prostu głupie. A jego wytłumaczenie było jeszcze głupsze. Mówił podobno, że nie słyszał gwizdka na pustym stadionie. Ludzie, przecież oni nawet tam nie puszczali odgłosów kibiców. Dla mnie to jest zupełna katastrofa. To, co zrobił ten zawodnik. Słuchaj, no może przed stadionem się zbiegli kibice i tam krzyczeli jakieś przyśpiewki klubowe i może faktycznie nie słyszał. Może go to zdekoncentrowało. Na miejscu Porto nawet ukarałbym go jakąś karą finansową, nawet nie za to, że osłabił swój zespół w ważnym momencie, ale za to, w jak głupi sposób to zrobił. Bo naprawdę, gra w piłkę, no nie od dziś. Wie, że za różne takie zagrania różni sędziowie dają różne kary. Jeden da żółtą kartkę, drugi da pouczenie, no różnie się zdarza. A on w ramach jakiegoś piłkarskiego kaprysu, nie wiem... Nie, po prostu jest dla mnie nie do opisania to, co on zrobił. Po prostu się zirytowałem. I chodzi mi o to, bo niektórzy mogą się zdziwić, dlaczego tak się denerwuję. Po prostu chcę się postawić w roli kibica FC Porto. I gdybym był kibicem FC Porto, to teraz bym się nie śmiał, tylko byłbym wściekły. No oczywiście sytuacja się trochę rozeszła po kościach, bo ostatecznie FC Porto awansowało. Ale mimo wszystko, no chyba żaden piłkarz nie chciałby mieć CV takiego zagrania. To dzięki Bogu, że nie jesteś kibicem FC Porto, bo obawiam się, czy bylibyśmy w stanie cię powstrzymać od wszelkich negatywnych emocji. W każdym razie, Kamil, ty jesteś z kolei kibicem Liverpoolu. Na twoje szczęście, twoja drużyna oczywiście wygrała z RB Lipskiem spotkanie 2-0 rewanżowe. Zresztą tak samo skończyło się i pierwsze spotkanie. W związku z czym awansowaliście do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w rezultacie 4-0 w dwumeczu, rzecz jasna. Nie wiadomo jeszcze, na kogo traficie, ale jak ty się zapatrujesz? Kto na obecną chwilę z drużyn, które już sobie awans uzyskały dalej, byłby dla was, że tak powiem, najwygodniejszym przeciwnikiem po prostu? Na kogo ty byś chciał w roli kibica
żeby twoja ulubiona drużyna trafiła w dalszej fazie Ligi Mistrzów? To znaczy na razie to bardzo ciężko w ogóle, bo oprócz Liverpoolu awansowały dopiero z zespołu BVB, PSG i Porto, więc oczywistym powiedzeniem takiego ulubionego klubu, z którym Liverpool miałby zagrać w jednej czwartej finału Ligi Mistrzów, to oczywiście byłoby to FC Porto, które mimo wszystko zaskoczyło w swojej formie Juventus i bardzo dobrze przygotował taktykę na ten mecz Sergio Conceição, czyli trener portugalskiej drużyny, ale jednak gdybym miał wybierać klub, z którym chciał, żebym Liverpool zagrał, to byłby właśnie ten FC Porto, ponieważ już nieraz z nimi graliśmy w Lidze Mistrzów i no praktycznie zawsze ich pokonywaliśmy z dużym spokojem. No ja pamiętam, jak bodajże przed 4 laty, nie jestem do końca pewny, ale graliście właśnie z FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów i tam ich po prostu zgnietliście. Nie pamiętam dokładnie, jaki był końcowy wynik tego dwóch meczu, ale... To było chyba 2 lata temu, coś... A to może nawet 6-1 w meczu bodajże. Ten czas tak leci, 6-1 w meczu. W każdym razie poszło wam to płazem, można powiedzieć. Cóż, teraz przytoczę spotkanie pomiędzy Barceloną a PSG. Wiele osób, między innymi ja, no bo jestem kibicem Barcelony, o czym już wspominałem na niejednym programie, liczyłem na remontadę, tak jak i kibice Barcelony, ponownie. No, rzecz jasna, gdyby skuteczność dopisała w tym spotkaniu, to remontada mogłaby się stać faktem po raz kolejny w przypadku natarć Barcelony i PSG. Natomiast skończyło się jak skończyło, zremisowaliśmy zaledwie 1-1. Szkoda też tego niewykorzystanego karnego przez Leo Messiego, bo kto wie, jak to by się potoczyło, gdyby Argentyńczyk tę szansę po prostu wykorzystał. Może bylibyśmy jeszcze bardziej zmotywowani, jeszcze bardziej byśmy wierzyli w sukces, mając na uwadze to, że mielibyśmy do odrobienia tylko 2 bramki, a nie 3, tylko albo aż. No ale w każdym razie ta strata byłaby i tak mniejsza. No jednak stało się jak się stało. Trzeba się pogodzić z realiami. I chciałem was zapytać, jak oceniacie postawę Paris Saint-Germain z pierwszego spotkania przeciwko FC Barcelonie i przeciwko Barcelonie w rewanżu? No bo to jednak były dwie inne drużyny w moim odczuciu. W pierwszym Paryżanie się po prostu Barcelonie postawili, cisnęli, można powiedzieć, po prostu wywierali presję na dumie Katalonii. W drugim zaś spotkaniu można powiedzieć, troszeczkę sobie odpuścili, cofnęli się, grali głównie z kontr, szły te długie piłki do Mbappé, który na początku bardzo łatwo radził sobie z Minguezą, gdyż ten nie był w stanie go dogonić. Później oczywiście była zmiana, Ronald Koeman uświadomił sobie, że tam po prostu dzieje się nie tak. Ostatecznie jednak PSG awansuje dalej i po prostu chciałbym się was pytać, czy Paryżanie jeszcze mogą w tej Lidze Mistrzów namieszać, czy może po raz kolejny zajdą do finału Ligi Mistrzów, a może w tym roku nawet zdoła im się wygrać te rozgrywki. Zdołają wygrać. Łukasz. No to tak. Na początku chciałem się zastanowić, z jakiego powodu Barcelona zagrała aż tak dobry mecz. Czy rzeczywiście było to pokłosie ich ostatniej, nie najgorszej w sumie formy, czy zagrała tak dobrze tylko z powodu tego, że PSG tak bardzo się cofnęło i oddało raczej im pole do gry? No, odpowiedź na to pytanie raczej znają jedynie piłkarze Paryża bądź Barcelony. Ja mogę się tylko domyślać i myślę, że gdyby PSG zagrało równie ofensywnie co w pierwszym meczu, mogłoby się to skończyć inaczej. Myślę, że nie aż tak dużym wynikiem jak w pierwszym spotkaniu, aczkolwiek myślę, że Barca mogłoby przegrać. No, również liczyłem na remontadę. Tutaj by pasował taki mem z nosaczem sundajskim, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. No, tak było również ze mną. Tak jak mówiłeś, wiele niewykorzystanych sytuacji. Po raz kolejny Barcelona pokazuje, że jednak brakuje jej takiej typowej dziewiątki. Ale wracając już do PSG, myślę, że mogą rzeczywiście namieszać coś w tej Lidze Mistrzów. Pokazali to w pierwszym spotkaniu, że nawet bez Neymara są bardzo groźną drużyną. A jeżeli Brazylijczyk wróci, oj, to może być jeszcze mocniejsi. Mogą być jeszcze mocniejsi. Naprawdę, to może być masakra na innych drużynach.
kolei znalazło się grono osób, które w tej kwestii dbało. Niektórzy myśleli, że o, skoro nie ma Neymara, to Mbappé ma większe pole do popisu, dzięki czemu Parżanie radzą sobie lepiej niż gdy gra Neymar. No oczywiście tych teorii spiskowych moglibyśmy sobie wytworzyć naprawdę wiele i wobec każdej z nich moglibyśmy mieć inne zaopatrzenie. Mniejsza już o to. Chciałbym jeszcze przytoczyć spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Sevillą. Czy Borussia Dortmund, gdy to jeszcze jej trenerem jest Hitz, no bo wiadomo, że w następnym sezonie ją obejmie Marco Rose z Borussii Mönchengladbach, było oświadczenie wobec tego, właśnie klubu Borussii Mönchengladbach, że Marco Rose odejdzie do ich przeciwnika. Czy mimo wszystko za podwodzą jeszcze ich obecnego trenera są w stanie wywołać nie lada zaskoczenie na nas, kibicach piłki nożnej, bo raczej nikt z was nie jest bezpośrednio kibicem Borussii Dortmund, i czy pokuszą się zajść nawet do, na przykład do półfinału, no bo przecież nie takie rzeczy widzieliśmy, bo może faktycznie nie zakładalibyśmy raczej wcześniej, że Borussia miałaby zajść w tej edycji Ligi Mistrzów, nie wiadomo jak daleko. Jednak patrząc na to, jak dobrze radzili sobie Dortmundczycy chociażby na początku spotkania z Bayernem, gdzie tam po prostu wywołali wow na oczach wszystkich kibiców, bo wiadomo, że Der Klassiker to spotkanie, na które zapatruje się naprawdę bardzo wiele osób z każdego kontynentu nawet, jeśli chodzi o fanów piłki nożnej. Mogła się też podobać gra Dortmundczyków właśnie w spotkaniu z Sevillą i czy oni naprawdę mogą wywołać na nas jeszcze większe pozytywne wrażenie dzisiaj. Słuchamy Cię. Na początku chciałbym powiedzieć, że trener Borussia nie jest hip, on jest bramkarzem Borussii Dortmund, tak jak powiedziałeś, że on jest trenerem, tylko jest trenerem Terzicza. Jego kadencja prawda w Lidomistrzu powodzi się klubowi z Dortmundu. Wygrali półmecz z Sevillą w bardzo dobrym stylu, 5-4, gdzie prowadzili w tym drugim meczu 2-0, ale ten, nie. Tak, 2-0 prowadzili, ale stracili dwie bramki, tam jedno już było po prostu końcu do meczu. I naprawdę podobała mi się to wizja. Bez Jadona Sancho, bez Rafaela Guerreiro, bez Giovanniego Reiny. Naprawdę bardzo dobrze funkcjonowało Erling Haaland, pokazał swoją klasę i bodajże 14 meczów mu zajęło, żeby skompletować 3 bramy w Lidze Mistrzów. To jest kompletnie niesamowitą statystyką w mojej opinii, bo to jest chyba rekord pod względem tak szybkiej ilości strzelonych bramek. Też warto pochwalić Delaneya, ponieważ on naprawdę rządził w środku pola, gdyż pochwalił z klubem z Andaluzji. Hitz naprawdę też okazuje się bardzo dobrym wynikiem dla średnio grającego i ostatnio kontuzjowanego Romana Burkiego. I myślę, że może nawet na dłuższy czas zostać pierwszym bramkarzem wyborem Edina Terzicia, dopóki Horvat w ogóle jest trenerem Borussii Dortmund, bo dobrze wiemy, że po sezonie przyjmuje drużynę Marco Rose. I naprawdę mi się ta Borussia podoba. Myślę, że ma dostarczyć dużą niespodziankę, bo jeszcze jak mieli poprzedniego trenera, to naprawdę gra wyglądała źle. Ale teraz myślę, że klub z Dortmundu musi się skupić na gonieniu czołówki, bo oni naprawdę mają spore straty do czołowej czwórki w tabeli Bundesligi, bo są na piątym miejscu za Eintrachtem czy Wolfsburgiem. Już nie mówię o stracie do RB Lipe czy Bayernu Monachu, bo tam jest naprawdę większa strata i wątpię, że po prostu te dwa wcześniej wymieniane długo się przysłowiowałoby koleje. I właśnie wydaje mi się, że Borussia próbuje postawić przystąpioną kartę i skupi się właśnie na Lidze Mistrzów, ponieważ gra wygrana w Ligi Mistrzów po prostu trenuje klub bezpośrednią grą w Lidze Mistrzów w następnym roku. I naprawdę to może się okazać najlepszym sposobem, bo jednak Bundesliga, no tam już mają strasznie ciężko, tak jak mówiłem wcześniej, mają sporą stratę, ale z takimi zawodnikami jak Haaland czy Jadon Sancho, Marco Reus, to naprawdę może im się udać te zajście wysoko w Lidze Mistrzów i może będą nawet najlepszą drużyną, o ile wszystko pójdzie po ich myśli, a Bayern już nie. No z
rozwłaśniłem się strasznie z tym Flitzem, kompletnie mi się nazwiska pomieszały. To też wychodzi między innymi, jakim wielkim znawcą ligi niemieckiej jestem. Ja się najlepiej osobiście czuję w podwórku angielskim i hiszpańskim. W każdym razie pora wyryć sobie na ścianie Edin Terzic trenerem Borussii Dortmund. Chociaż nie, no nie ma potrzeby, bo po sezonie byłoby to już nieaktualne. A czemu miałaby na tym tracić moja ściana? Mniejsza o moją ścianę. Chciałbym już zakończyć dzisiejszy materiał tym oto akcentem. Rozmawialiśmy rzecz jasna o Lidze Mistrzów. Z pewnością się nie domyśleliście, o czym rozmawialiśmy. Pomijając już to, ze mną był Łukasz Budziak. Wielkie dzięki. I Zdzisio Kaka. Wielkie dzięki. Ja byłem Igor Hitz Perliński i do usłyszenia.